Wiem, że czekaliście na program Wiem, co jem. Tak, ja też czekałam. I taki program, w tym samym stylu, bo przede wszystkim dotyczący czytania etykiet, sprawdzenia trików producentów żywności, oglądania tego, co się w sklepach dzieje, czy jest tanio, czy jest drogo, kto i jak to wykorzystuje. Taki program właśnie wraca na antenę kanału Plus. Będzie nazywał się Bubum Bosacka daje radę, a jakże. I chciałam powiedzieć, że każdy odcinek będzie poświęcony innemu produktowi. Program wystartuje w październiku, będzie emitowany co tydzień, będzie też sporo powtórek, więc mam nadzieję, że zajrzycie do kanału Plus i zobaczycie, co tam ciekawego dla Was przygotowałam. Jeden z odcinków będzie poświęcony kotletowi schabowemu, będzie o rosole, będzie o barszczu czerwonym, a właśnie w tym odcinku o rosole zrobiłam przepis na taką zdrową kostkę rosołową, bo wiem, że to zawsze działa i zawsze o to pytacie, jak gotować, żeby nie używać tych kostek. Zdrowe kostki rosołowe to jest rzeczywiście temat, który żyje w mediach społecznościowych, ale też w naszych domach od dłuższego czasu, bo już wszyscy wiemy, że w tych wszystkich kostkach sklepowych jest przede wszystkim utwardzany tłuszcz palmowy, który zatyka nam tętnice jeszcze gorzej niż smalec czy masło. I jest to produkt, który ma bardzo dużo soli, bardzo dużo dziwnych składników i nawet jak jest tam napisane, że jest to kostka mięsna, to tego mięsa jest pewnie zwykle 0,5% albo jeszcze mniej. Dlatego w odcinku Bosacka daje radę poświęconemu rosołowi, czyli królowi polskiego obiadu, bo nie wiem, czy wiecie, ale Polacy zawsze mówią, co najbardziej lubią na niedzielny obiad. Rosół i schabowy. Niestety nadal jesteśmy mięśni, nadal jemy tego mięsa dosyć dużo, a właściwie można powiedzieć, że za dużo, ale ja dzisiaj zrobię kostkę, która będzie jednocześnie wegetariańska, nie wegańska, bo użyłam, jak widzieliście tutaj, trochę masła, żeby mocno podsmażyć cebulę i od tego zaczynamy. Dlaczego cebula? Dlatego, że jest zdrowa, dlatego, że jest piekielnym warzywem, które ma w sobie siarkę. I jeśli myślicie o tym, że smok wawelski, to on na pewno jadał cebulę i na pewno jadał czosnek, bo tam w tych warzywach jest bardzo dużo siarki i potem zionął tym ogniem. A w tej siarce jest też ogromna moc, bo to jest działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i rzeczywiście i cebula, i czosnek chronią nas przed chorobami. A do tego podsmażona cebulka, która rumieni się na patelni niczym panna młoda przed nocą poślubną, proszę Państwa, to jest to umami, bo dzisiaj do tej kostki rosołowej będziemy musieli dać bardzo dużo tego smaku, takiego, który wszyscy lubimy, który jest w chipsach, który jest w sosie sojowym, który jest też trochę w grzybach, właśnie w podsmażonej cebulce i we wszystkiego rodzaju kostkach rosołowych. Słuchajcie, cebulka już jest ładnie zrumieniona, nawet tak ma lekko przypalone boczki, ale pamiętajmy, że przecież do rosołu bardzo często opala się również cebulę w wielu domach, więc to jej nie zaszkodzi, nie zaszkodzi naszemu smakowi. Tutaj mam starte dwie marchewki, jest trochę pietruszki, jest trochę selera i trochę poszatkowanego pora i podsmażam to wszystko na patelni. Podsmażam po to, żeby te warzywa też zdobyły, no jakby to powiedzieć, nowy wymiar smaku. Nie wiem, tak jakoś mi się głupio powiedziało, ale po prostu, żeby były dużo smaczniejsze. Zawsze, jeśli podsmażymy przed na przykład zrobieniem zupy z cukinii, właśnie cukinię na patelni, czy pora, czy selera, czy kalafior nawet, to wtedy ten smak jest pełniejszy. Do tej kostki rosołowej muszę dodać to, co się dodaje do rosołu, czyli po pierwsze, liście laurowe. Ja dam dosyć sporo, bo chciałabym osiągnąć taki koncentrat, żeby ta kostka rosołowa była bardzo intensywna. Oczywiście nie ma rosołu bez soli, ale nie dam jej za dużo, dlatego że zawsze jeszcze potem do wywaru już, jeśli będę go robić, można dodać więcej tej soli. Zawsze lepiej dodać mniej niż więcej, to jest oczywiste. Sekretem mojego rosołu jest szczypta imbiru. Imbir ma właściwości rozgrzewające. Jeśli go dodamy niewiele, to ten rosół jest jakiś taki bardziej energetyczny i jest w nim ten delikatny smak. Dodam kurkumę, która ma działanie przeciwnowotworowe i mojej kostce rosołowej po prostu nada piękny kolor i dzięki temu również rosół będzie miał ten kolor. Pieprz.
nie ma rosołu bez pieprzu. Można dodać świeżo mielony, można dodać taki sproszkowany. Jeszcze więcej umami, czyli płatki drożdżowe. To jest glutaminian sodu w naturalnej postaci, bo przecież glutaminian sodu występuje w wielu warzywach, na przykład w ziemniakach czy w pomidorach, ale w niewielkiej ilości. Tutaj mamy glutaminian sodu w postaci płatków drożdżowych, więc również dodaję je do mojej kostki rosołowej. Teraz to wszystko mieszam. Dodaję jeszcze świeży lubczyk posiekany. Dlaczego lubczyk? Dlatego, że lubczyk jest warzywem, wodą troszeczkę podleję. Dlatego, że lubczyk jest nie warzywem, tylko lubczyk jest ziołem, które jest pierwowzorem tej przyprawy, która nazywa się magi i jest wszystkim znana. I dodajemy ją i do tatara, i do rosołu, i do wielu zup, i do wielu sosów. A to właśnie lubczyk to jest ten smak umami, to jest właśnie ten smak taki pożądany przez nas i można to osiągnąć w sposób naturalny, bo coraz więcej mówi się właśnie o glutaminianie sodu, że jest szkodliwy, że jedzenie bardzo dużo produktów z glutaminianem sodu powoduje bóle głowy, bóle brzucha i tak zwany syndrom chińskiej restauracji, kiedy wychodzimy napakowani tłuszczem i taką solą i tak nieprzyjemnie nam się odbija i mamy zgagę. Dodaję jeszcze lubczyk suszony, żeby jeszcze było więcej umami w umami. O, to wszystko razem mieszam. Jeszcze nie dodałam, zapomniałam oczywiście, bo mi się tutaj skryło pod liściem laurowym, bezwstydnie, ziele angielskie. O, troszkę. Można też dodać sproszkowane. Możemy sobie robić różne rodzaje tej kostki rosołowej, bo ona może być bardzo mocno umami, czyli to jest właśnie ta wersja moja. Może być kostka wegańska, wtedy zamiast masła dajemy po prostu jakiś fajny olej, najlepiej olej rzepakowy. Oliwa z oliwek raczej z polskim rosołem, czy nawet jeśli on jest wegański, bez mięsa, raczej dobrze nie pójdzie. Możemy dodać grzyby suszone i wtedy mamy taki rosół grzybowy. Możemy dodać mnóstwo pieprzu, on będzie wtedy bardziej pikantny, zwłaszcza do rosołu. Świetnie nadaje się pieprz zielony. I w ogóle z rosołu i z rosolnictwa stosowanego można napisać pracę habilitacyjną, doktorską, a nawet otrzymać profesurę na wszystkich uniwersytetach kulinarnych tego świata, bo na całym świecie, czy to jest ramen, czy to jest właśnie polski rosół, czy to jest bulion warzywny francuski, czy bulion z kaczki i buraczki, jest to po prostu znana zupa na całym świecie z różnymi odmianami. Patrzajcie, teraz wszystko to, co tutaj mam, wkładam do takiego pojemnika. Do słoika możemy sobie też włożyć. Ja mam taki pojemnik szczelnie zamykany, on jest szklany. Oczywiście mi się tu wszystko wywaliło, bo jestem znaną YouTube'ową fleją. No ale na przykład nie prowadzę programu Perfekcyjna Pani Domu, prawda? Jestem nieperfekcyjną panią domu i tego należy się trzymać. No i teraz, zobaczcie, będę to wszystko blendować na gładziutką masę. Dobra. Warto zblendować to wszystko jak najbardziej gładko, żeby potem po prostu fafoły nie pływały w zupie, ale ewentualnie zawsze można ten rosół oczywiście przecedzić. Ważne, żeby ten smak tej kostki rosołowej dobrze wykorzystać. Słuchajcie, z taką kostką rosołową możemy zrobić kilka rzeczy. Ona oczywiście w tej chwili jest gorąca, ale wtedy, kiedy wystygnie, po prostu przykrywamy ją i wkładamy do lodówki. Myślę, że możemy ją spokojnie wtedy trzymać przez tydzień w lodówce. Drugą rzecz, którą możemy zrobić, możemy ją przełożyć do mniejszych słoiczków i po prostu zawekować. Zagotować w garnku z wodą do góry dnem taki słoiczek i potem po wystudzeniu też przechowywać czy w lodówce, czy gdzieś w szafce. I trzecia rzecz, którą możemy zrobić, też równie prosta, czyli po prostu bierzemy naczynko po lodach, może wezmę mniejszą łyżeczkę i wkładamy naszą kostkę rosołową do środka. Takie się nam tutaj robią malutkie kosteczki.
Dobra. I teraz patrzcie. Tak jak z pasztetem robimy następującą rzecz. Trzeba tylko uważać, żeby nas nie pochlapało. I wkładamy do zamrażalnika, oczywiście wtedy, kiedy kostka rosołowa jest zimna już, a potem przekładamy do torebki strunowej te poszczególne kostki i zawsze mamy na podorędziu. I taki będzie program Bosacka daje radę. Oglądajcie w kanale Plus od października. Będzie dużo nowych odcinków. A ja zachęcam, żebyście subskrybowali, lajkowali i komentowali mój kanał. Zapraszam!